W miniony weekend na akwenie Jeziora Drwęskiego odbyły się Mistrzostwa Polski Smoczych Łodzi. Mają 13 metrów długości, a ich minimalny ciężar to 250 kg. Smocze łodzie to jednostki, w których załogę stanowią 22 osoby, 20 wioślarzy, sternik i bębniarz wybijający rytm. W kategoriach wiekowych na świecie ścigamy się w różnych, zaczynając od juniorów, poprzez masters i poprzez grand senior 50+. Jeżeli chodzi o Polskę, ścigamy się tylko w jednej kategorii, w open, bo niestety nie ma aż tyle osad. Pomimo tego, że tak dużo startuje, jednak jakby podzielić to na tak kategorię, wyszłoby tam po kilka osad na poszczególną kategorię, odstąpiliśmy od tego. Jak będzie się sport dalej rozwijał i będzie więcej jeszcze chętnych, wtedy pewnie zrobimy również kategorię. O medale rywalizowało 700 uczestników. Do Ostródy przyjechały załogi z Warszawy, Gdańska, Bydgoszcz, czy Malborka, czy Olsztyna. Pogodę i warunki do bicia rekordów na wodzie i zdobywania medali zawodnicy mieli doskonałe. Cieszymy się bardzo, że spotykamy się w tym miejscu, bo jest to wspaniałe miejsce. Mamy przede wszystkim perfekcyjne warunki, jeżeli chodzi o tor regatowy. Całkiem inne ściganie jest w takim torze regatowym, a całkiem inne gdzieś między bojami, w szczerym, powiedzmy, jeziorze. No cóż, no poza tym konkurencja jest bardzo duża. Mamy ponad 30 osad konkurujących w dwóch dniach. Pierwsze zawody smoczych łodzi w Polsce odbyły się w 1997 roku w Gdańsku. I to właśnie w Trójmieście jest najwięcej klubów sportowych skupiających miłośników smoczych łodzi. W Polsce istnieją kluby, które tym sportem zajmują się od wielu lat, ale są też i takie, które dopiero co powstały. Jednym z nich są PGS Smoki Północy. My pływamy dopiero w tym sezonie, ruszyliśmy, jesteśmy bardzo świeżą ekipą tak naprawdę, więc dopiero pniemy się po tym szczeblach, bo to jednak nie jest to też taki sport, w tej chwili już nie jest takim sportem, gdzie można tak sobie wejść i zdobyć medal, no, ale myślę, że jeszcze rok czy dwa lata i będziemy już na równi. Podczas ósmych mistrzostw Polski osady rywalizowały na dwóch dystansach. Do pokonania sportowcy mieli 500 i 200 metrów. By zdobyć medal, trzeba było się sporo napracować. Podczas wyścigów liczyło się szybkie, ale przede wszystkim równe tempo wiosłowania. Jak się okazało, to sport, którym pasjonują się również kobiety. To jest też sposób na spędzenie wolnego czasu, z drugiej strony też jakieś zamiłowanie, aczkolwiek również kontynuacja tego, co robiłam kiedyś. I no tak do tej pory to trwa i przy tym fajna zabawa. Podczas dwudniowej rywalizacji w Ostródzie rozdano 18 medali. Organizatorem Mistrzostw Polski Smoczych Łodzi był Klub Sportowy Sokół, Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji i Urząd Miasta.